jesteśmy gotowi na wszystko. Chyba opowiadamy o tym na początku programu, nie? Tak, my opowiadamy o tym na... Ale ja powtórzę, to się wzięło z tego, że spotkaliśmy się na studiach. Marcin, przepraszam, ja, niech kamera tylko mnie bierze, bo Maciek teraz będzie rozmawiał przez telefon. I ten. No i to się zaczęło na studiach, tam żeśmy się poznali, ja jego poznałem, potem poznaliśmy Maćka i tak zaczęliśmy, robiliśmy różne rzeczy na scenie i w końcu doszło do tego, że zaczęliśmy robić coś takiego i ktoś nam kiedyś powiedział, no to pojedźcie z tym gdzieś i pojechaliśmy i nagle się okazało, że to jest fajne i wszyscy to chcą to oglądać. Bez przesady, że wszyscy, ale... No, ale ci, którzy chcą... Parę osób nieraz przyjdzie, nie? Tak, przyjdzie parę osób na nas. Publiczność była bardzo przyjemną publicznością. Bardzo fajnie nam się grało dla nich. A to dlatego, że oni się śmiali, a my gramy zazwyczaj po to, żeby ludzie się śmiali. I suma summarum, grało nam się dobrze, tak. Nawet jak bardzo. Jak się śmieją, to mamy satysfakcję z tego. I fajnie, jakby nas jeszcze raz zaprosili, to jeszcze ich pokażemy, jeszcze ich rozśmieszymy. Aha, i nie fajnie się gra do pustych sal, a ta sala była pełna i to też jest ważne. Tak, zapraszamy na naszą stronę www.lowcy.pl i tam się dowiecie takich na bieżąco w miarę, nie? Bo tak. Miarę, różnie nam to wychodzi. Znaczy, jeżeli chodzi o grania, to na bieżąco. Jeżeli chodzi o jakieś newsy, które my mamy pisać, to tak trochę mniej na bieżąco, ale też co jakiś czas jest tam uzupełniane. Poza tym nasze plany na przyszłość to chyba jest wydanie kolejnej płyty DVD, którą chcemy wydać w tym roku. Tak. Tak. W czerwcu prawdopodobnie, no prawdopodobnie będziemy nagrywać w czerwcu. Aha, no i możemy wam powiedzieć, jako że mieszkacie niedaleko miejsca, gdzie to będzie kręcone, że to będzie kręcone najprawdopodobniej na 95% w Bytomiu, w Operze. W Operze Śląskiej. Także to nie jest dużo. Aha, w ogóle bardzo serdecznie chcieliśmy was zaprosić, bo będziemy z takich ciekawostek grali z takim zespołem jak Umbilical Brothers. I są to dwaj chłopcy z Nowej Zelandii, z Australii, przepraszam. I będziemy mieli zaszczyt nawet, można by powiedzieć, grać z nimi. A kto nie wie, to naprawdę proszę sobie gdzieś tam wyszukać. Na YouTube'a proszę wejść i tam Umbilical Brothers. Kawał dobrego scenicznego humoru. Nie wiem, co ci odpowiedzieć. Możemy. Możemy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, co wiercią. Siedzą przed telewizorami i komputerami i oglądają to, co teraz leci w telewizji i na ekranie komputera. Ej, a na dwójce teraz leci fajny film. Pozdrawiam. Aha, no i jakby ktoś się nie zorientował, to my jesteśmy z kabaretu łowcy.ba. Szczałe zawiercie, szczałe. Ja was też pozdrawiam, że zawierzcian, czańczańczycy. Cześć. Czańczycy, jakby coś to... Mikrofon leży tutaj.